Wisława Szymborska is a marvelous Polish poet, a major 20th century Polish poet. She belongs to the half generation after Miłosz, the generation of Herbert and Rozewicz, which means that she lived through two totalitarianisms, the German occupation first, the Soviet occupation second. I think that this gave her a kind of allergy to collectivist thinking. She refuses all collectivist ideas. She speaks only of the individual, the I. She doesn't speak for the we. And she's also very aware of the limitations of the sensibility of the individual. Throughout her work, which is extremely witty, there is a great awareness of cruelty and evil, a sense that her generation was going to eradicate cruelty. It wasn't able to do that. Cruelty just went on. There was a sense that the world was coming to an end, and yet the world didn't come to an end. Somehow, after every catastrophe, the world still manages to survive. Against this sense of radical contingency, of destruction that can come anytime, at any moment, I highly recommend her poem, Could Have. It could have happened, it might have happened, it had to happen. She's really writing a poetry of the close shave. Against this idea of our radical mortality, there's also a sense of the staying power of art, the art of writing, the art of painting, the art of music, as tremendous miracles of human creation. She has a sense also of what she calls the miracle fair, which is daily life, and how daily life somehow continues to reimagine itself. I'd like to mention that not many people know that Szymborska also made wonderful collages, which she sent to friends. The postcards in communist Poland were so bland that she refused to use them, and instead she used her own ones that she made, which are very witty and funny. Her collages were also very intelligent and insightful. I especially like one that she sent to Umberto Eco with a woman from the 19th century looking at this wonderful orange sunset. It's very, very evocative. And so sometimes her collages create a feeling of deep mystery. I knew her a little. I interviewed her after she won the Nobel Prize for the New York Times Magazine. But I knew her well enough to say that she would love this high school girl in the film about Vermeer, who's going blind and loves Szymborska's poem Vermeer and Vermeer himself. And this poem, Vermeer, gives you a sense in just one moment of what is so marvelous about human experience as it gets transformed into art. Because somehow, through the miraculous transformation of art, Vermeer captures a moment of a milkmaid pouring milk out of a jug that will last forever. This moment of the everyday has a kind of radiance. It's captured first by Vermeer, then it's transformed into Szymborska's marvelous little poem. And then this wonderful blind high school girl finds this poem, recites it aloud, and three imaginations come together, Vermeer's, Szymborska's, and hers. Zastanawiałam się nad studiowaniem historii sztuki, ale muszę z tego zrezygnować. Muzykę lubię, znam nuty, chociaż już nie jestem w stanie ich przeczytać, bo zlewają mi się napięcia linii. Bardzo lubię Vermeera. Większość jego obrazów widziałam.
spokój i takie skupienie osób znajdujących się na obozie, także Wermerem byłam zafascynowana już wcześniej. Nazywam się Anna Dobusz, urodziłam się i mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim. Chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego, jestem obecnie w klasie maturalnej, którą za miesiąc kończę. Chciałabym studiować najprawdopodobniej polonistykę, ale jeszcze nie jestem pewna, czy w Warszawie, czy w Poznaniu. Lubię poezję, ale w zasadzie czytam więcej prozy. Wiersz Wermer poznałam na indywidualnej lekcji polskiego. Wisława Szymborska, Wermer. Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum w namalowanej ciszy i skupieniu, mleko z banka do miski, dzień po dniu przelewa, nie zasługuje świat na koniec świata. Dopóki sztuka istnieje, dopóki ludzie doceniają sztukę, dopóki ona ma swoje miejsce w muzeach, świat jest warty istnienia. Ja niestety nigdy nie zobaczę mleczarki Wermera. I właściwie można powiedzieć, że dla mnie już jeden koniec świata nastąpił. Skończył się mój świat pełen sztuki, a zaczęło się życie, gdzie do sztuki nie ma dostępu. Nie mogę powiedzieć, że wszystkie dziedziny sztuki są dla mnie zamknięte, choć oczywiście najbardziej bolą te niedostępne. Najbardziej do tych niedostępnych tęsknię. Kiedy obudziłam się po operacji, myślałam, że jest zgaszone światło. Ludzie wydawali mi się jak cienie. Przestałam widzieć kolory. Było bardzo ciemno. Okazało się, że przestałam widzieć światło. Także całe dnie spędzam już od roku w ciemności. Kolory widzę słabiej, bardziej przytłumione niż wcześniej. Nie mogę jeździć na nartach, biegać, poruszać się swobodnie, bo jak zrobię jakiś nieprzemyślany krok, to mogę za chwilę spaść ze schodów, co mi się już nieraz zdarzało. Byliśmy na wycieczce klasowej, pojechaliśmy do Rogalina. Tam była galeria z różnymi obrazami, między innymi Weissa, Boznańskiej. I dopiero tam tak naprawdę zorientowałam się, że już nie widzę obrazów dla mnie. To było coś ciemnego w ramie. Zupełnie nie wiedziałam, co jest na obrazie i taki szok dla mnie był. Skazana jestem na słowo. I skazana jestem na ograniczenia związane z ciałem, które jest w pewien sposób ograniczone chorobą. Chciałabym mieć swój wkład w polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Chciałabym też coś napisać takiego dobrego właśnie, o niepełnosprawności również, ale na razie jeszcze nie napisałam. Ludzie boją się, że jak użyją słowa widzieć, przeczytać, patrzeć, obejrzeć, to niepełnosprawny się obrazi. A to nieprawda, bo większość niewidomych używa takich wyrazów jak widzieć, oglądać. I po prostu to jest naturalna część języka. Nie chciałabym pocieszać osób niewidzących, bo w takiej sytuacji pocieszanie nie ma w ogóle sensu. Jeżeli ktoś ma być szczęśliwy, to znajdzie swój sposób na bycie szczęśliwym. Można funkcjonować nawet ze świadomością, że życie nie jest tak dobre jak przed utratą wzroku. Ja chciałabym być szczęśliwa, ale z drugiej strony nie każdy musi być szczęśliwy, nie jest to jedyna recepta na codzienność. Tutaj mamy doniczkę z jakimiś kwiatami, czerwonymi lub pomarańczowymi. Nie jestem pewna, jakiego dokładnie koloru. Mają małe listki, ale trudno mi je dokładnie określić. Jednak mój zmysł dotyku nie jest jeszcze wyczulony na takie rzeczy. Ale ogólnie widać, że zaczęła się już wiosna. A przed chwilą przeleciała pszczoła, która najwidoczniej też chce się załapać na ten film.